A czy śledzicie na przykład razem z Szarlotką innych youtuberów, tam gdzie jest ten temat macierzyństwa, też na przykład Wersow? Szarlotka nie śledzi nikogo. W ogóle? W ogóle, absolutnie. Ona nie przegląda. Ona czasami luka jej da TikToka z jakimiś takimi rzeczami, co się tam, wiesz, gniecie, jakieś gluty i inne rzeczy. Natomiast ona absolutnie nie ma pojęcia o innych dzieciach. Zna dzieci Jaśka Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz, bo chodziła też z Polą do żłobka razem. Ojejku. Tak, akurat dostaliśmy od nich takie polecenie, więc razem chodziły dziewczynki do żłobka. Chwilowo, więc ona akurat pamięta właśnie Polę. Natomiast jeżeli ona kogoś nie poznała, tak wiesz, osobiście Arię poznała od Anieli Masti. Jeżeli nie pozna kogoś osobiście, no to nie pokazuje jej Instagramie. Mówię, patrz Charlie, tutaj są takie dzieci. Nie. No bo kiedyś dziewczyny będą razem na ściance na przykład. Być może. Kto wie? Zobaczymy. Wracając do żłobka, jakie masz podejście do żłobka? Bo ja wiem, że to jest często kontrowersyjny temat wśród matek. Bardzo, bardzo świetnie nam się sprawdził żłobek. To jest totalnie indywidualna sprawa. Jeżeli mama czuje, że to jest dobre dla jej dziecka, niech pośle to dziecko. Jeżeli czuje, że nie jest to dobre, niech nie posyła, jeżeli chciałaby sama się zająć tym dzieckiem właśnie w tym wieku. Natomiast uważam, że to jest cudowne dla rozwoju dziecka. My po prostu zauważyliśmy taki skok rozwojowy u niej w momencie, gdy zaczęła do tego żłobka chodzić. Bardzo sobie chwaliliśmy. Okay. No i też jest taki, wiesz, lekki oddech, nie? Bo gdzieś tam masz to dziecko cały czas i możesz pewne rzeczy załatwić w ciągu dnia, jeżeli nie bierzesz nie. Mieliśmy chwilowo nianie, ale finalnie zdecydowaliśmy się na ten żłobek.